Nazywam się Kaspar Kasparowicz Hauser. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Potężny kraj potężnych miast. Złotych łanów zbóż. Nowatorskich technologii. Szczęśliwych zwierząt i ludzi. I kraj mojego ojca, prawego obywatela swojej ojczyzny. Całe jego życie wypełnione było dwoma miłościami. Kochał nikotynę, kochał też banany. W tamtych czasach minister zdrowia i opieki społecznej nie ostrzegał przed skutkami palenia, więc ojciec mógł w spokoju uwalniać swoją samotność wraz z nikotynowym dymem, co doprowadziło go do... Ale o tym później. Efektem drugiej miłości była plantacja bananów, którą ojciec założył w Indiach. Kierując się miczulinowskimi wskazaniami genetyki dialektycznej, sposobił się do stworzenia banana syberyjskiego. Póki co był plantatorem indyjsko-radzieckim. Samotność, nikotyna i banany. Gdziekolwiek zwrócił wzrok, widział tytoń. Mój ojciec palił, palił, palił. Aż spotkał nikotynową wróżkę, która powiedziała mu: jedź do Ameryki! No i pojechał. A oto moja matka. Miała niezwykle dużo szczęścia w dzieciństwie. Moja babka, znana w całej Ameryce ostrzycielka tasaków, uczyła ją, jak ostrożnie obchodzić się z nożami. Lekcje miały charakter otwarty, a zgromadzona widownia nie mogła oderwać wzroku od mej babki, jej noży i mojej matki. Notabene wykorzystywana przez babcię metoda aktywizująca na stałe weszła w kanon sposobów pracy z dziećmi, zaś poczucie wyjątkowości i publicznego uznania zaczęły cechować moją matkę. Babce na szczęście nigdy nie zadrżała ręka. Zobaczmy to jeszcze raz. Rozbudzona w dzieciństwie artystyczna dusza mojej matki poszukiwała desek, na których mogłaby się spełnić. Babka zmarła, a jej rzucanie nożami w dorosłą dziewczynę nie wzbudzało już takich emocji. Szukała, 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 aż znalazła deski teatralnej burleski. Tam zobaczył ją mój ojciec. Od razu spodobał mu się jej subtelny taniec. I wspaniała dusza. Później były randki, ogniska w świetle księżyca i spotkania w kinie. Ojciec w końcu znalazł kogoś, przy kim mógł wreszcie gadać. Będą rosły w całym Związku Radzieckim. Na każdym pałacie tego kraju będą rosły ogromne bananowce, których my będziemy właścicielami. Banany będą żółte, ogromne. Zobaczysz, będziemy plantatorami jedynymi w swoim rodzaju. Moja droga, banany. Ja i ty, to nasza przyszłość. Na świecie pojawiłem się nagle. Pierwsze lata życia spędziłem kołysany delikatnymi dłońmi indyjskiej opiekunki. Dorastałem powoli, później nieco szybciej, a później jeszcze szybciej. Aż wypadłem z kołyski. To był znak, że czas już pójść do szkoły. W szkole nie czułem się dobrze. Chodziły do niej tylko dziewczynki, które zamiast uśmiechać się do mnie, w
wpatrywały się i uśmiechały do starego nauczyciela. Porzuciłem więc naukę i postanowiłem poszukać uczciwej pracy. Próbowałem budować dom, być hutnikiem, pielęgniarką, geodetą, sprzątaczką, gospodynią domową, panią na poczcie, naukowcem i sekretarką. Jednak widmo ojca wciąż krążyło nad moją głową i słyszałem tylko banany, banany, banany. Matka skutecznie odciągnęła mnie od farmy bananów. Pragnęła, abym kontynuował rodzinną tradycję artystyczną i posłała mnie na kurs tańca. Jednak kiedy odtańczyłem mój popisowy numer, tylko jednej osobie spodobał się mój taniec. Reszta społeczności nie była nim zainteresowana. Pewnego dnia trafiłem do szkoły wielkiego maga i astronoma, który obiecał, że odnajdzie i obudzi we mnie śpiącego golema. Gdy nadszedł czas, usłyszałem słowa: wydusz się, chłopie! I ruszyliśmy się. Dostałem się w krąg ognia, magii, mocy i gwiazd. Moja świadomość pojawiała się i znikała, do momentu, kiedy usłyszałem słowa: hokus pokus i kosmokus. Po czym padłem bez czucia. Obudziłem się w statku kosmicznym. Uświadomiłem sobie, że nie ma miejsca dla mnie na Ziemi. Poleciałem dalej, szukając siebie.